Anna Przybylska wspólnie ze swoim mężem zawsze kierowali się w życiu zasadami, które miały budować wiele dobra wokół nich. W obliczu wczorajszej rezygnacji Jurka Owsiaka, Jarosław Bieniuk nie mógł pozostać obojętny całej sytuacji. Tak dobitnych słów o rezygnacji byłego prezesa WOŚP jeszcze nie było. Anna Przybylska zawsze popierała działalność Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jej najbliżsi również byli bardzo zaangażowani w coroczne zbiórki i pomoc najbardziej potrzebującym. Wielkim echem w rodzinie aktorki odbiła się rezygnacja Jerzego Owsiaka z pełnienia funkcji prezesa WOŚP. Jarosław Bieniuk postanowił podzielić się swoim wielkim przeżyciem, o którym wcześniej mało kto wiedział. Ma to związek oczywiście z działalnością Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tak poruszającego apelu nie wystosował jeszcze nikt. Anna Przybylska byłaby dumna z męża. Jarosław Bieniuk apeluje do Jurka Owsiaka. Anna Przybylska pozostawiła po sobie trójkę ukochanych dzieci. Do tej pory nikt nie wiedział, że jej najstarszy syn przeżył pierwsze chwile po urodzeniu dzięki sprzętowi zakupionemu przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Mąż zmarłej aktorki podzielił się całą historią na swoim Instagramie. Panie Jurku. Mój starszy syn Szymon, urodził się z zapaleniem płuc. Zamiast do domu trafił na 2 tygodnie na oddział intensywnej opieki noworodka w Klinice Neonatologii w Poznaniu. Ratowano mu życie w inkubatorze zakupionym przez WOŚP. Nigdy nie zapomnę, kiedy jako młodzi, przerażeni rodzice patrzyliśmy na małe serduszko przyklejone do boku aparatury, która ratowała życie naszemu dziecku, napisał w emocjonalnym wpisie. Jarosław Bieniuk opublikował nie tylko zdjęcie swojego małego synka w inkubatorze, ale także swojej ukochanej żony. Łącząc się z nią duchem, postanowił zaapelować do szefa WOŚP o pozostanie na stanowisku. Obiecaliśmy sobie, że będziemy wspierać Pana i Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy do końca świata i jeden dzień dłużej. Dlatego przyłączam, a właściwie to przyłączamy się razem za nią do apelu, aby się Pan nie poddawał. Jest Pan nam potrzebny, dodał. Instagramowi obserwatorzy przyłączyli się do tak wzruszającego apelu. Niektórzy postanowili nawet podzielić się swoimi wielkimi przeżyciami związanymi z WOŚP. Dokładnie. Zawsze na zawsze haszmurem za Owsiakiem. Moja córka jest wcześniakiem i też korzystała z aparatury, którą pan Owsiak zapewnił szpitalowi. Gdyby nie ta aparatura, to co byłoby z naszymi dziećmi? Bo w tej akcji chodziło o czyste dobro, o łączenie się ponad podziałami, o pomoc o najważniejsze istoty dzieci, skomentowała internautka. Mój synek miał dokładnie taka sama historię. Urodził się z wrodzonym zapaleniem płuc, gdyby nie specjalistyczny sprzęt na oddziale neonatologii w Świdnicy, który wspomagał jego oddychanie,
zakupiony przez WOŚP dzięki wspaniałej inicjatywie Jurka Owsiaka. Nie chcę nawet myśleć, co by się mogło stać, dodała kolejna osoba.